Państwa, jeszcze jedno popłynęło zaproszenie z Bursy. Od piątku, od godziny 16 do 21. I później 27 października, sobota od 10 do 15. Festiwal. To widzę, że przegląd w ogóle. Jak ktoś jest zainteresowany, bo nie będę wszystkiego czytał, cały przegląd teatralny, festiwal. Także serdecznie jest tutaj do oglądu u mnie. Proszę Państwa, jeszcze. Przypominam, że 8 listopada, czyli w przyszły czwartek, a w następny czwartek będzie się przedstawiciela Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Będzie od czwartek, od 8 listopada do 16:00. Prosiłabym o poinformowanie ewentualnie, nie wiem, jeżeli macie kogoś, kogo może zainteresować na temat, czy tak. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze dwie informacje. Na ulicy Wiślickiej mówiliśmy, że nie mamy ścieżek rowerowych. No, dostaliśmy tak po uszach, bo jest znak, proszę Państwa, od strony osiedla tysiąclecia. Ruch pieszych i pod spodem jest napisane, że nie dotyczy rowerów. Jeden znak. I z drugiej strony od dołu jest drugi. Ale w stronie dlaczego wcześniej? Ale mówię, że jest taki znak. To nie jest, że my zakładaliśmy, tylko to jest. Mówiliśmy, że nie mamy wskazanych na rower. Jest coś takiego wskazane osobiście, nawet pomagałem się przyjrzeć. Wiele lat nikogo za opuszczenie też. Musimy się cieszyć. Bo Nie ma tyle. Jeszcze jakieś spotkanie, przepraszam. Jeszcze ktoś z Państwa. To spotkanie na 130 ze strażą, z policją, żeby Was mogła powiedzieć. O! Wypowiem się, chociaż w sumie można jest to zacząć, to jest słowa szkoda gadać. Ale wystarczy. Trzeba mieć pełną informację, bo na osiedlu oświecenia tam przy szkole zmagamy się rzeczywiście z dużym problemem, przeciskiem wandalizmu, chuligaństwa. Wczoraj odbyło się takie spotkanie, bo chyba punkt krytyczny został przekroczony po nowym roku. Zarówno następująco szkoła nie posiada w tym momencie kogoś takiego jak woźny, ktoś zostający na noc i od 22 do 6 rano szkoła jest zamknięta, ale nie jest pod żadnym nadzorem. To samo jest w weekendy, kiedy szkoła przez całą sobotę, przez całą niedzielę, mimo że jest zamknięta, nie jest pod niczym nadzorem. Szkoła oczywiście jest ogrodzona, ale to ogrodzenie myślę, że nie stanowi żadnej przeszkody, bo może stanowić przeszkodę w drodze powrotnej, nawet ktoś tam spożywają alkohol, ale sobie jakoś radzą. Radzą sobie niestety bardzo dobrze, bo patrząc po ilości szkła, to mocni zawodnicy. I codziennie rano gościści się skarżą, że żeby wyjść na boisko, zbierają ostatnio nawet szkło i nawet doszło do takiego, że nawet zaczną zebrać po weekendzie, czy później takie cztery duże wory tego szkła. Już nie mówiąc o tym, że jest tam przecież przedszkole od zeszłego roku i tam też jest szkło. Na wczorajszym spotkaniu została przytoczona taka sytuacja, że oni mieli szkoła miała konsolę z wydziału, gdzie znaleziono szkło w trawie. To już był przypadek, że dziecko się skaleczyło. Było na tym spotkaniu przedstawiciele policji.
Dzieci, jak i Straży Miejskiej był pan Okuta. I sprawa wygląda tak, że z ich strony, oni działają na zgłoszenia. Tego kto warto już zgłosić, jak skórza nie ma. To jest pierwszy. Akurat pan Pokuta, naczelnik Pokuta zadzwonił do siebie do centrali i od tego telefon, ile było zgłoszeń w tym rejonie. Okazało się, że było zgłoszeń od tego roku za. Dlatego oni nie interweniują. Bo facet z policji powiedział brutalnie. My niestety u nas naczelną dziedziną jest statystyka. Ilość zgłoszeń pokazuje to, że dany teren jest kontrolowany i jest pod szczególnym nadzorem. Jak tych zgłoszeń nie ma, no to wiadomo, nikt tam nie nadzoruje. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, tam w okolicach tego boiska, gdzie oni tam najczęściej imprezują, jest blok, trudno mi powiedzieć, dlaczego ludzie nie zgłoszą. Nie wiem, może już pogodzili się i każdy sobie kupił stopę do uszu i idzie spać. Może się boją. A akurat tak głosie się nie zachowuje. A może już im się po prostu nie chce. Nie zgłosi się. Ale, znaczy duży, wiem z myślą, że to bliżej mieszka, że jak na przykład gadam z chłopakami z osiedla, to którzy tam też mieszkają w tych okolicach, no to różnie jest, bo też mówią, że czasami tak się dzielą, że nie idzie spać. Skończę. Sytuacja jest taka, że na boisku jest tam monitoring. Na którym nic nie ma. Kiedyś była interwencja policji, bo coś tam się stało, przyjechali, monitoring. Okazało się, że nie można nikogo rozpoznać, bo to jest takiej jakości i że nic nie widać. Co więcej, ten monitoring nie działa też. Bo tutaj jest absurdalna sytuacja. Jak wiadomo, jest oświetlenie boiska, jak i na gwiazdów, jak i na oświecenia. Na oświecenia dochodziło do takiej sytuacji, że ludzie sami przychodzili, wyłamywali i sami sobie włączali. A to wiadomo, są koszty, bo to na takiej widzę, że to dużo w domu dają i po czym i dyrektorka wyłączyła to, żeby tam nie można było włączyć tych świateł. Ale wyłączenie tego powodowało to, że kamery też działają. Teren tego boiska tam się to odbywa, no jest tak niefortunnie dla nas usytuowany, że tam nie za wiele widać tak naprawdę. Bo, nie ma to znaczy. Ale ja wiem, co wyszło, ale bo i przez to, że nie za wiele tam widać, dlatego oni tam przychodzą, nie oszukujmy się, bo czują się tam po prostu bezpiecznie, że nikt ich bezkarnie. Pani dyrektor przytaczała to, że odbywały się tam ogniska. Pani z przedszkola, tam koło wejścia do przedszkola, tam się załatwiają. I naprawdę, naprawdę problem jest duży. Ja uważam tak naprawdę, znaczy strzelam. Mam takie podejrzenia i myślę, że moje podejrzenia są słuszne. Czy tak naprawdę może mamy do czynienia z grupą 30 osób? Myślę, że nie więcej. Która tam przesiaduje, która tam przesiaduje. Wnioski generalnie, przynajmniej tak sugerowała policja, tak sugerowała Straż Miejska, żeby po pierwsze dzwonić. To był wniosek numer jeden. Wniosek numer dwa był taki, żeby iść w zdobycze techniki i postarać się o lepszy monitoring. Tylko wiadomo, że... Chcemy to powiedzieć dziadkowi.
Ja nie wiem, pani dyrektor, bo tutaj też do pani się odniosę, bo będę mieć porównanie. Bo ja później po tym spotkaniu z pani dyrektor 130 powiedziała mi, że ona nie może na przykład na dzień dzisiejszego nie może zatrudnić stróża na umowę o pracę. Nie wiem, to jest. Ale to już. Ja mam taki budżet, że nie może. Ja mam taki budżet, że. Dlaczego może? No to na razie skończyłem, jeśli też... Poczekaj. Mam nadzieję, bo wcześniej nie słyszałem. Proszę Państwa, to co Grzesiek powiedział. Osiedle oświecenia jest specyficzne U7, ale ja uważam, że jest to sprawa do ogarnięcia. Dlatego, że jak Grzesiek wie, parę lat temu, może 10 lat temu prowadziłem coś takiego, jeszcze zanim byłem tutaj radnym, prowadziłem taką nieformalną ligę na osiedle oświecenia. I jest sprawa z dogadaniem się z tymi chłopakami. Jest to po prostu dogadanie się, tylko po prostu na zasadzie partnerstwa, nie na zasadzie siły. Bo jeżeli będziemy to robić na zasadzie siły, że będziemy ściągać tam policję czy straż miejską, to oni będą to na złość robić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, odnośnie monitoringów. Ci chłopcy tam idą na to wojsko, wiedzą o co chodzi i zakładają kaptury i te inne rzeczy. Monitoring to nic nie da, bo i oni będą w kapturach, a tak jak ty powiedziałeś, przyjeżdża policja, sprawdza to na monitorze i jest słaba rozpoznawalność ludzi. Ale ten, oczywiście, że tak. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, trzeba tym ludziom uzmysłowić, tak jak jest na Piastów to zrobione, że to wojsko jest dla nich. Jeżeli oni będą to wojsko dewastować, to za chwileczkę nic nie będą mieli. I ja uważam tak, ja tam parę razy byłem, z tymi chłopakami gadałem, i zamykanie wojska na zasadzie zamknięcia na kłódkę nic nie da, bo tak jak Grzesiek powiedział, wyrywają drzwi i tak przechodzą. Teraz nie ma sensu tam zamykać wojska. Oczywiście, że tak. I to co ja mówię, postawić tam kogoś, kto będzie to pilnował, też nie ma racji, dlatego że 10 lat temu był stróż w tej szkole, widział co się kurczę dzieje, boi się coś takiego zgłosić. Bo jak zgłosi i oni się dowiedzą, to jeszcze mu krzywdę zrobię. Rozumiecie? A uważam, że to co powiedzieliśmy, jeżeli jest policja i jest straż miejska, daliśmy pieniądze jakieś na straż miejską, na policję, to nie, oni nie powinni działać na zasadzie dzwonienia, bo ta szkoła, tak jak powiedziałeś, to jest odsunięta od osiedla i to powinni być na zasadzie takiej. Jeżdżą przykładowo na osiedle oświecenia. Pierwsze co, to powinni mieć takie przez nas wskazane miejsca newralgiczne. Powinni tam non-stop... Ale szkoda, jakiś... to, przepraszam, tak? Nie będą iść, bo ja też mi raz dzwoniłam i prosiłam, żeby... No to źle, przyjechali. No to źle. Ale to nie będą jeździć. Powiedział mi pan, że jak będą mieć radiowóz, to poślą. Ale czy nie będą? Ale poczekaj chwileczkę. To po co my na przykład dajemy im pieniądze na radiowozy, na samochody, jakieś kwotowo ich ustawiamy? Jeżeli oni będą tylko na interwencję jeździć. Nikt z ludzi nie będzie interweniował, bo się okaże tak, że były takie przypadki, że ktoś zadzwoni na straż miejską, na policję, oni swoim nie wiem jakim cudem dowiedzieli się, kto to zrobił i gość miał, kurczę, potem, wiesz, no ciężką sytuację miał. Raz, że miał rozwalony samochód, dwa, że miał porysowany i że miał szyby. To nic takiej, kurczę, proste. Oni są od tego, uważam, poczekaj, oni uważam, że od tego są, że jak mają, tak myśmy mieli 4 lata temu na dzielnicy stworzone miejsca takie newralgiczne. I one nie powinni tam przyjeżdżać nie na zasadzie zgłoszeń, tylko raz na przykład na dzień, czy dwa razy, czy trzeba to oczywiście, żeby patrolować. I tylko o to chodzi. A tak jak mówię, z tymi chłopakami jest się szansa dogadać, bo z tymi starszymi mamy dobry kontakt i ci starsi powinni jakoś na nich wpłynąć, żeby się inaczej zachowywali. Koniec. Czy to ja to od razu wytłumaczę, bo tak padło, że powinni mieć skazane miejsce. Proszę Państwa, teraz miejska ma skazane miejsce szkoły. Tak, to nazywa się bezpieczny kwadrat. To jest jeszcze inny problem. Proszę Państwa, oni tam tym jadą, bo są zgranami. A pierwszą nie wejdą, bo się boją. I szkoła się zamyka. Trzeba się nad tym zastanowić. Ja będę rozmawiał z komendantem i z naczelnikiem, po prostu czy nie zrobić dwóch, trzech takich akcji. Ale ty mówisz, że to nie ma sensu. Słuchaj, ja ci powiem tak, co to znaczy, że kurczę, straż miejska nie ma prawa, czy policja nie ma prawa wyjść, jeżeli jest tutaj zamknięte. Jeżeli zamówił się ktoś, kurczę, głośno i słychać, że tam butelki się rozmijał, jak to nie mówimy o tym, jeżeli ma to wyglądać, przepraszam, ale jeżeli oni mają zaglądać, ma być to teraz przeszedzone, tak
wjeżdżają naprawdę. Wjeżdżają, jeżdżą, jeszcze raz proszę jeździć czasami, ale tutaj za każdym razem nie będą wywalać. Ale to nie musi być brama otwarta i wtedy będą żyli. Mogą jechać. I tak w tym kierunku na razie. Proszę Państwa, czy coś jeszcze w sprawie wojska? Proszę jeszcze. Nie, wojska nie. To jeszcze proszę mi dać dwie rzeczy, bo byśmy przegapili, a sprawy bardzo istotne. Proszę Państwa, zarząd w dzielnicy zaprosił radnych miasta Krakowa z terenu naszego okręgu na spotkanie, które odbędzie się w dniu 30 października o godzinie 17 w siedzibie dzielnicy. Dotyczy to ona będzie omówienie zadań inwestycyjnych proponowanych do wprowadzenia do budżetu miasta Krakowa na rok 2013. Ja bardzo zapraszam wszystkich radnych, żebyśmy byli poinformowani. Zaproszenia poszły im do tego. Przypominam, jest to pan Marek Okrenauer, pan Barbara Nowak, pan Zięba, pan Garda i pan Woźniakiewicz. Sześciu radnych. Ponieważ, proszę Państwa, na czasie na przykład dowiedziałem się, że jest wprowadzone do budżetu proponowane budowa przy szkole przy gimnazjum 37. To miło by było wiedzieć. Kwota 570 tysięcy. Panie przewodniczący, godzina 17. Rada dzielnicy tutaj. Zobaczymy, ja mam cichą nadzieję, że radni dopiszą. Tak, bo tutaj już jest takie ładne zdjęcie. Wnioski krzyżyk do budżetu miasta. Dzielnica 14 spotkała się z nowomorskimi radnymi miasta. I teraz też chcemy być w gazecie i też chcemy być tak ładnie wysłuchani, żeby nasze postulaty były przyjęte. Proszę Państwa, jeszcze jedno, żebyście byli poinformowani. Bardzo proszę o ciszę, to jest ostatnia sprawa z mojej strony. Odbyła się komisja, przyjechała do nas komisja tego nas ze Skosku. Chodzi o nasze dwa forty. Walczymy o dodatkowe pieniądze, zostały złożone wnioski. Fort Batowice będzie. To, że mamy wyciąg drzewa, to już jest przesądzone. Dokumentacja została zrobiona i szukamy tylko firmy, która za drzewo nam to wytnie wszystkie drzewa, 800 drzew. Do tej pory nie ma chętnych, ale wierzymy cicho. Druga sprawa, że nam się fort otwiera i była wniosek taki, żeby fort został, została utworzona fosa i zbudowana kładka, żeby można było normalnie bezpiecznie po tym forcie się poruszać. Natomiast co do fortu w Wiszczejowicach, ja na następnym spotkaniu przygotuję zdjęcia, bo no, zacne grono przyjechało się z konserwatorem wojewódzkim z panem Jan Cikorami. Ponad 6 profesorów oglądało. Na drugim forcie, fort w Wiszczejowice, planowane jest, znaczy o ile przejdzie to będziecie ich, żeby zrobić tak zwane otwarte muzeum, czyli zabezpieczyć go taką postacią, że można wejść spokojnie do środka, nic na głowie nie spadnie i żeby on dalej nie niszczał. Przez to organizowanie w dalszym ciągu tam imprez plenerowych, tak jak było to, że bardzo historii. Mam nadzieję, że dobry pomysł. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie. A ja chcę powiedzieć im co? Dokładnie. No, znaczy, spotykamy się raz na miesiąc, nie wiem, jak mam opowiedzieć. Ktoś chce mi. To jest, tylko krótko i na pewno. Będę mówił tu. Bardzo proszę o ciszę. Na prawo chcę i wykorzystuję to. Rzadko się wzywam, a razem wypowiedzieć to powiem. Trochę już zeszło z nami emocje dotyczące mojej mamy, ale bardzo mnie zdziwiła i zbulwersowała sytuacja. Bulwersuje do dnia dzisiejszego, bo prawie mija 2 tygodnie od wydarzenia z moją mamą w parku na forcie Batowice, gdy została potrącona przez radiobus z policyjny. Pomijam fakt, że panowie się w ogóle nie zatrzymali, chociaż odgłos uderzającej głowy o maskę na pewno musieli usłyszeć. Do dnia dzisiejszego policja nie odpisała nawet. Wspomniałam fakt, że na izbie przyjęć moją mamę badano pod względem wpływu alkoholu, mało tego, nawet narkotyków. No lat 65, no mogę się zgodzić, że pani chodząca o kikach z drugą sąsiadką mogę sobie coś wziąć, dać w żyły, ale... Nie, ale proszę Państwa, to nie jest najlepszy przypadek. Śmieszne, kiedy otwieram drzwi, a stoi w drzwiach o godzinie 7:30 wieczorem za rana 65-latka z rozbitym łukiem brwiowym.
czy mama nie była pod wpływem alkoholu. No tak, budą swoich pacjenta po porcie. Raz, zrobili sobie ewidentnie zabawę, przyjechali raz, oświetlając moją mamę i sąsiadkę długimi światłami. Zresztą właśnie, nie? Długimi światłami, bo to nie, że oni zapalili przed nimi, szły główną alejką, raz minęli, można, było dwa, bo człowiek idący wieczorem z patrzącym przez godzinę przyzwyczaja się do ciemności, tak? I oczy tak nie działają. Zostały oślepione, moja mama nie mogła podskoczyć, bo panowie sobie przyspieszyli, uderzyła głową, no przepraszam bardzo, ale każdy z nas, jeżeli ma samochód i usłyszy, że coś uderza na nas, to się interesuje tym, co się dzieje, tak? Ucieczka, mało tego, zatajono tą sytuację do dnia dzisiejszego, policja się nie kontaktuje, złożone oficjalne zostało wniosek, skarga i tyle. Więc chyba nic już w życiu na pewno moja ręka nie podniesie się u nas za tak, na pewno na dofinansowanie działalności policji. To nawet nie ulega wątpliwości. W rzeczności czasami można by było po prostu wziąć nie wiem, przeprosić, bo nie ma żadnych roszczeń z naszej strony. Panowie patrolowali, mało tego, na siłę, kiedy ja dzwoniłem, pan mi powiedział, że nie było interwencji, żeby pani wziął radiowóz. Po czym po dwóch godzinach, kiedy dzwoniłem, zapytać się, czy już uzgodnili jakąś wersję, z czy tam radiowóz wziął. Tak, była interwencja. Czyli nagle się zrobiła interwencja. Sławę, pozwolić, że jedno zdanie wejdę z informacją. Teraz by się przypomniało, nie zapomnieli, której też możesz skorzystać, ponieważ z inicjatywy przewodniczącego Komisji Społecznej na terenie dzielnicy rozpoczęły się dyżury prawników, do których serdecznie zapraszamy. Będzie w najbliższym czasie szczegółowy harmonogram dyżurów ogłoszony w gazecie, w internecie. I naprawdę to nie są jacyś tam początkujący, to są ludzie po prostu... Profesjonalni. Proszę? Profesjonalni. Tak, podejście. Tutaj już nawet kolega Andrzej kiedyś skorzystał, jak przyszli. To pan rzecznik konsumenta. Oprócz tego rzecznik konsumenta. I proszę państwa, jeszcze jedna sprawa. Była dzisiaj komisja akurat kultury, proszę państwa, miała posiedzenie. I po wspólnej rozmowie idziemy w tym kierunku, że jednak oferta przedłożona przez Państwową Szkołę Muzyczną drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina prawdopodobnie będzie dla nas lepszą ofertą, mówimy o koncertach Miszczewickich, niż wcześniejsza oferta. Ale żeby to domknąć, to musi być po prostu tak należy, spotkanie obu stron, rozstrzygnięcie i opowiedzenie się za tą czy za tą ofertą, żeby to nie było na zasadzie, że gdzieś ktoś kogoś próbuje zaskoczyć. Natomiast mówię o dzisiejszej komisji, panie przewodniczący, komisja się przebiła do tamtego, do tamtej oferty. Dziękuję. Ja tylko powiem, że koordynatorem tutaj jest pan Wiesław, co do tego koncertu Miszczewicki. Proszę państwa, czy ktoś z państwa ma... Ostatnia, już ostatnia na zamknięcie sesji. Ja wstanę jeszcze ulicy do portu. W związku z tym, że to dla tej kadencji jest bardzo ważny problem, ja widziałam, że to jest jeden z priorytetów na tą kadencję. Ale tamtej nie była. W związku z tym mówimy. Też była priorytetowa. Też priorytetowa. Czyli w związku z tym. Tak. W związku z tym, że sprawa toczy się już od kilku lat, to mam taką cichą nadzieję, że w końcu sprawa ta w przyszłym roku, w 2013, nabierze jak najbardziej jeszcze już realniejszych kształtów dokonawczych. Ja chcę tylko poinformować państwa, że należy do osób trochę odważnych. W związku z tym ja sobie pozwoliłam wczoraj pojechać osobiście do samorządowego kolegium odwoławczego na ulicę Lea. Zostałam przyjęta przez kobietę legendę, panią mecenas Sieniawską, samą panią prezes. Byłam w niej 45 minut. Mam szczęście, czekałam na termin dokładnie dwa dni. I wcześniej, ciut wcześniej, w odległości tygodnia, byłam też w Wydziale Kształtowania Środowiska u samej pani dyrektor Dej Olszowskiej,
było spotkanie z jej prawnikiem, w celu, żeby ona mi nakreśliła taką, no, jak to się nazywa, bo to spisaliśmy protokół, wyjaśnienia, strona prawna postępowania została mi wyjaśniona, a jeszcze wcześniej odwiedziłam ZIKI jako organ wykonawczy w celu wycięcia tych nielegalnych nasadek na ulicy Dowotu. Z mojej strony w ciągu jednego miesiąca zaliczyłam wszystkie te trzy instytucje i coś mnie tknęło, żeby jednak pojechać do tego samorządowego kolegium, ponieważ, proszę Państwa, decyzję my mamy datą 31.12.2012 mija termin ważności decyzji wydanej przez Wydział Kształtowania Środowiska. I papiery 20 bodajże czerwca w całości zostały przesłane przez ten wydział do kolegium. Około 20 czerwca. Tak wpłynęły do kolegium. Mamy 22 października i w sumie sprawa, no nic się nie dzieje, tylko tam za sprawą pełnomocnika strony przeciwnej, czyli mieszkańców Pięciu Drogów, ja tam się streszczę, pana prawnika sztaby, oni wykorzystując wszystkie możliwe kluczki prawne, furtki prawne, robią to, co, żeby przedłużyć to postępowanie, żeby, no nie przedawnić, to żeby przedłużyć na swoją korzyść. I proszę Państwa, nigdy nie widziałam tak kobiety, szczerze, nieprzepraszającej. Otóż okazało się, że w kolegium pracuje na dzień dzisiejszy 85 pracowników. Ilość spraw przepływających przez kolegium jest 13 750. I w tym momencie zaczęliśmy szukać naszej sprawy, naszej. I znaleźliśmy, gdzie w wielkim, szarym pudle teczka nasza, to znaczy nasza teczka, no, no my w tym momencie, no, dotycząca nas, czyli ulicy Dowotu, ale teczka pana szkady z papierami, ze wszystkim, gdzie kolegium w dniu 25 września wysyła pismo do pani dyrektor Dej Olszowskiej informujące, że ze względu na wielką skomplikowaność sprawy, ja czytałam to pismo, wielką skomplikowaność sprawy, kolegium w jakimś nieokreślonym terminie dopiero zacznie to nasze rozpatrywać sprawę. No więc odnaleźliśmy z panią mecenas tą naszą sprawę i przepraszała bardzo, bardzo, naprawdę szczerze przepraszała. Ona sobie w ogóle nawet nie zdawała sprawy i ja myślę, że jej podlegli urzędnicy również i prawnicy, że tam jest termin 31 grudzień tej decyzji o wycięciu tych nasadzeń. Obiecała, no obiecała, wyciągnęła tą teczkę na wierzchu. Sama widziałam, napisała pilne z wykrzyknikami i powiedziała, że do przyszłej środy kolegium zostanie zwołane w trybie, no, 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 no pilne, przecież to ona jest jakąś tam władzą. I żeby poczekać spokojnie na to, jaką decyzję zajmie kolegium, my oczywiście nie możemy ani naciskać, ani wpływać, bo to, jak to się mówi, jest bezstronne, ale ona ze swojego punktu widzenia, no, przeanalizowała te 13 papiery, powiedziała, że sprawa jest po naszej stronie, czyli po stronie interesu społecznego, interesu publicznego. Ale jaką wyda kolegium odwoławcze opinię, czy uzna ich za stronę, czy nie, no jeszcze jak zobaczyła, że te domy ich są w pobliżu ulicy do portu, pomimo, że to jest pas drogowy, no to już z wielką ostrożnością prawną, prawda, może być decyzja na naszą niekorzyść. My tylko jedno, ja tu bardzo proszę tylko zarząd, żebyśmy sobie przypilnowali, gdyby pani dyrektor kazała do siebie zadzwonić w środę przed świętem zmarłych i już będzie wtedy ta decyzja. Wzięła ode mnie komórkę, dała mi swoje wszystkie namiary i powiedziała, że poinformuje mnie, zanim to przecież drogą służbową przeszedł te informacje. Jeżeli będzie na naszą niekorzyść ta decyzja, no to my, ja tu już panu Wiesławowi na komisji mówiłam, ja tylko proszę zarząd, żebyśmy po prostu przypilnowali sobie, żebyśmy to my wystąpili do... Pani Kasiu, mówiliśmy na komisji, że o wszystkich świętych przystępujemy do niego. Właśnie, tak, ja to z pełnym szacunkiem, tylko mówię, żebyśmy sobie tam pilnowali, ale gdyby okazało się, że trzech mądrych, bo kolegium jest w składzie trzech prawników, trzyosobowe kolegium, wydało decyzję, że ich nie uznają za stronę, no to jesteśmy tak jakby już jedną nogą w domu, czyli pozytywnie. W sensie, że to samo tak, bzyki ci powiedzieli i w Urzędzie Ochrony Środowiska, w Wydziale. Będzie decyzja, że ich kolegium nie uzna za stronę, tniemy, chodźmy na drugi dzień, bo pieniądze mają, tniemy. No to idziemy jednym krokiem do przodu. A co dalej? No to Bóg pokaże nas, Bóg nam obiecał. Panie Kasiu, jedno zdanie tylko. Jeżeli byłaby negatywna decyzja, bym się troszkę zdziwił, bo to jest opinia prawników prezydenckich. Tak. I wtedy by oni podważyli opinię prawników prezydenckich. Ale zdarzają się różne cuda.
I to tyle. I ja mam zamiar, że będzie to nasz wielki sukces. Mamy jeszcze 2 lata. Ja sobie pozwolę pani Kasiu w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy 15 podziękować za tak. Bo nie powiedziałam nikomu. Ja myślę, że komisje śledcze w naszym kraju są bezsensowne, powinno się dobrać. To znaczy, no nie, słuchajcie, po prostu ja nie przedstawiając się, ja nie mówię, że ja jestem radną dzielnicy. Bo ja dzwonię, że jestem radną, to gdzieś te terminy. Ja po prostu dzwonię jako Katarzyna Matron, zamieszkała tu mieszkanka. A i jeszcze wykorzystałam to, co mi odpowiedziała pani dyrektor tej Oczesta. Wykorzystałam dostęp do informacji publicznej, bo nasadzenia są na pasie drogowym i nie są utajnione. Ja tylko dziękuję to zarządowi za wsparcie i mam nadzieję i panu Wiesławowi również, bo jest takim, jak to się nazywa? O, właśnie, tej ulicy. Słuchajcie, 2 lata, czas szybko leci, mam nadzieję, że posuniemy się do przodu. Pan Leszek. No to nie jest niewykluczone. Znaczy, nie 2, tylko może 12 lat. A no to też, no to jest wykluczone. Natomiast to, co tutaj Maciek powiedział, czy Wiesław, czy pan przewodniczący, rzeczywiście rysuje się obraz naszych służb i działań. Wyobraźcie sobie, że sprawa, bo może niektórzy młodzi radni nie wiedzą o tym, ale sprawa była już podpisana przez prezydenta Majchrowskiego, usunięcia tych kilku nasadzeń, które są przeszkodą, aby można było otworzyć drogę do fortu dla mieszkańców, którzy nie mogą przejechać tych iluś tam 100 metrów, żeby się przedostać na drugą stronę. W związku z tym była już decyzja. Byłem na kilku spotkaniach tam w poprzedniej kadencji. Będziemy w tym miesiącu już przesadzać te krzewy, bo to są krzewy, nie jakieś tam, jak oni to, nasadzenia rokadowe i tak dalej. Zwykłe, normalne krzewy. I ale że się wtrącę pan ale okazało się, że nikt nie zwrócił uwagę, że drzewa i krzewy rosną. A właśnie to jest ten decyzje, teraz rośnie. Ponieważ termin upłynął 2 lata temu, zgody na wycięcie, na przesadzenie i tak dalej, no to oczywiście po odwołaniu tych ludzi, którzy sobie tam wsadzili te krzewy, łeb urwano, ucięto, skończył się temat. Z powrotem sprawa odżyła. I to jest ten nowy temat, czyli nowa sprawa, nowe odwołanie do... Ale jako kontynuacja. Jako kontynuacja, oczywiście. Ciągnie się sprawa kilkanaście lat, to sobie wyobrazić, z kilkoma nasadzeniami, gdzie nieprawidłowo w pasie drogowym zajętym przez tychże mieszkańców, którzy pełnili funkcje poprzednio w różnych wydziałach. No i tak bowiem w cudzysłowie przywłaszczyli sobie ten teren w pasie drogowym. No i wszystko jest zgodnie z prawem, literą prawa. I popatrzcie, pomyślcie teraz, jakim my jesteśmy organem stanowiącym lub dyskutującym na tego typu tematy, bzdeta, która naprawdę powinna być jednym pociągnięciem załatwiona, od ręki. A my uruchamiamy sądy, kolegia odwoławcze, setki spotkań, strażnie, ja na kilku spotkaniach byłem z gremium, sąd wyjazdowy, prawda, i tak dalej. Proszę mi wierzyć, godziny straty czasu na tego typu, gdzie kilka krzewów, 5 krzewów, które można wziąć za kupę i wyciągnąć do góry i przesadzić wirusa. Popatrzcie się, jak działa w tej chwili właśnie administracja, jak działają ludzie. Mimo decyzji prezydenta, cofnięta prezydent, mimo drugiej rady, cofnięta. I tak to wygląda dzisiaj. MPK, Wodko i ze wszystkich. Dziękuję bardzo. Państwa jeszcze chciałbym zabrać głos. Ostatnie zdanie, panie Leszku, szanowny. Bo to jest w pokłosie fałszywie pojętej solidarności koleżeńskiej. Bo to byli kiedyś urzędnicy i urzędnik urzędnika broni w imię na zasadzie, że kiedyś coś ze mną pracował, co mi nie pomoże. Dokładnie. I to się jest społeczeństwo. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Ostatnim punktem porządku obrad dzisiejszej sesji jest jej zamknięcie. Przypominam wszystkim o terminie najbliższej 23 sesji.
sesji ustawionej na dzień 29 listopada, godzina 17. Tym samym zamykam 22 sesję Rady Dziennictwa. Jestem.